Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zza kierownicy Suzuki Vitara w nowej wersji Strong Hybrid. Vitara to taki model, który z zewnątrz od bardzo dawna wygląda w zasadzie tak samo. Najistotniejsze zmiany zachodzą natomiast we wnętrzu, a w zasadzie tam pod maską. Ze względu na to, że te zmiany są dość istotne, a Vitara w Polsce jest modelem dość popularnym, warto moim zdaniem posłuchać, co się zmieniło, jak się tym jeździ i czy po prostu taką wersją w ogóle warto się dziś zainteresować. Jeśli jesteście ciekawi, standardowo zapraszam na test. I zaczynamy od najistotniejszego, czyli tego, co to w ogóle jest Strong Hybrid, jaka to jest wersja silnikowa. No i tak, nie mamy już silnika 1.4 turbo, teraz do gry wkracza jednostka 1.5, jest to silnik benzynowy, ale wolno ssący. Dysponuje on mocą 102 koni mechanicznych, wspomagany jest przez silnik elektryczny o mocy 33 koni mechanicznych oraz oczywiście dodatkowo przez generator, przez akumulatory litowo-jonowe, chociaż tutaj bateria jest nieduża, bo jest to 0,84 kWh. Zaraz przejdę do tego, jak się tym jeździ, ale oczywiście bardzo istotną rzeczą jest też to, że cały układ generuje 116 koni mechanicznych. Chyba tylko 116 koni. Drugą rzeczą, którą musicie wiedzieć, jest to, że Strong Hybrid nie wyparło wersji Hybrid, czyli ona jest nadal dostępna, czyli to jest tak zwana miękka hybryda. A trzecią rzeczą z tych bardzo istotnych jest skrzynia, ale ja do niej przejdę za chwilę. Bo teraz jeszcze kilka rzeczy z wnętrza. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, to na nogi nie ma go może jakoś specjalnie dużo, ale da się tutaj jechać w miarę wygodnie. Ja mam 182 cm wzrostu, siedzę sam za sobą. Istotniejszym parametrem jest chyba bagażnik, ponieważ musicie wiedzieć, że o ile w wersji z miękką hybrydą, gdzie bateria nie zabiera miejsca pod podłogą bagażnika, to w wersji hybrydowej ma on 362 litry, tutaj w wersji Strong Hybrid to już będzie 289 litrów. To za dużo nie jest. My się co prawda spakowaliśmy z dość dużą ilością bagaży, ale byliśmy zapakowani w ten sposób, że ja musiałem zdjąć półkę i byliśmy po sufit, więc do tyłu nic nie widziałem. To nie jest duży bagażnik. No i jeszcze co do miejsca pracy kierowcy. Tu w zasadzie nie zmieniło się nic albo nie zmieniło się nic istotnego. Ja pamiętam z testu, który mam na kanale, bo my mamy w rodzinie Vitarę. Ona ma około 3 lat. To pamiętam, że tutaj nie było żadnego zegarka, tylko po prostu 3 wloty powietrza, 3 nawiewy. Ja nie pamiętam, nie chcę teraz wymyślać, czy to jest jakiś element dodatkowego wyposażenia, czy nie. To można sobie sprawdzić. Na pewno zauważyłem tę różnicę i w zasadzie to by było tyle. Co do materiałów, co do jakości, co do obsługi, jest w zasadzie cały czas to samo, co było. Ogromny plus, że klimatyzacją jednostrefową, ale sterujemy nią pokrętłami. Materiały są dość przeciętnej jakości, ale do przeżycia. Ręczny jest cały czas mechaniczny, nie ma tu hamulca elektrycznego, więc jeśli ktoś zwraca na to uwagę, może to jest dla kogoś ważne, to wspominam. System multimedialny to pewnie nadal tak przełom lat 99-2000, ale ważne, że jest obsługa Android Auto czy Apple CarPlay, także po kablu, ale jest. Wtedy po podłączeniu telefonu z takiego systemu korzysta się oczywiście dużo fajniej. I ostatnią rzeczą z wnętrza, z takich rzeczy mniej istotnych, ale jest rok 2022 i kiedy Vitara kosztowała 70 tysięcy, to ja te rzeczy jeszcze mogłem, powiedzmy, wybaczyć. Dzisiaj już tyle nie kosztuje, o cenie powiemy sobie oczywiście na końcu, ale znowu te wystające, nie wiem co, jakieś takie pokrętła, przyciski, bolce, nie wiem co to jest, do obsługi komputera. Ja wiem, że to jest pierdoła, ale ja będę mówił o tym za każdym razem, dopóki Suzuki tego nie zmieni, bo to już jest trochę lipa w 2022 roku. Ja na przykład jadąc w trasie lubię mieć wyświetlany prędkościomierz elektronicznie i powiedzmy, mam go teraz tak, no ale lubię też sobie sprawdzać spalanie. Co muszę zrobić za każdym razem? Klikać tutaj, klikać, żeby ileś razy przeklikać, gdzie to spalanie jest. Odrywać wzrok od jezdni i nadal nie znalazłem. O, jest, 5.8. Dobra, a teraz, żeby wrócić znowu, trzeba sobie przeklikać do prędkości. Jest, super. Także to jest pierdoła, ale tak jak powiedziałem, dopóki to będzie, to mówił o tym będę. Tak więc te podstawy mamy za sobą. Przejdźmy sobie do meritum. I na początek tego meritum postawię jedną tezę, moją tezę, a brzmi ona mniej więcej tak, że Suzuki Vitara to jest bardzo dobry samochód tylko i wyłącznie do miasta. Jeśli jesteś osobą, która jeździ dużo w trasie i szuka samochodu do takich celów, to broń Cię, Panie Boże, w ogóle spojrzeć w salonie Suzuki w stronę Vitary. Idź sobie kup Swayza, idź sobie kup Acrossa, albo sobie kup coś innego, na pewno nie Vitarę. I teraz te
tę moją tezę postaram się wyjaśnić. Po pierwsze, i to jest aspekt, który ja bardzo chciałem sprawdzić, nad którym się bardzo zastanawiałem, bo tak jak mówiłem, mamy Witarę w rodzinie, robiłem jej test i ona miała niestety taką przypadłość, że wymagała, szczególnie przy większej prędkości, bardzo częstej korekcji toru jazdy. Czyli to mniej więcej wygląda tak, że co chwila robicie coś takiego. Żeby po prostu jechać prosto, da się do tego przyzwyczaić. Da się na to nie zwracać uwagi, bo po pewnym czasie koncentrujecie się na drodze, nie zwracacie na to uwagi, ale przynajmniej mnie, komuś, kto nie jeździ tylko Witarą, to się co jakiś czas przypominało i cały czas ten tor jazdy musiałem korygować. Żeby było jasne, to nie jest nic strasznego, da się z tym jeździć w trasie, tylko pytanie, po co? W mieście jest to dużo mniej odczuwalne, wiadomo, jeździmy z mniejszymi prędkościami, jeździmy zupełnie inaczej, więc wtedy, że tak powiem, na to uwagi nie zwracałem wcale. Ale musicie o tym wiedzieć, to nadal jest. Druga rzecz to fotele. Ja przyjechałem, może ktoś już zwrócił uwagę, jestem nad morzem, niedługo pojedziemy sobie w takie fajne miejsce, to w którym w sumie często jestem, taką drogę przez las. No ale żeby tu dojechać, to ja muszę pokonać jakieś 500 km i mam możliwość sprawdzenia na przykład foteli. One nie są bardzo złe, ja nie będę mówił w ten sposób, ale po kilkuset kilometrach jednak da się odczuć, że to nie są najlepsze fotele na świecie. I znowu kolejna rzecz, w mieście tego nie odczujecie w ogóle, w trasie wpływa to dość negatywnie na odbiór tego samochodu. Trzecia rzecz to oczywiście już chyba pewna cecha charakterystyczna Suzuki, czyli wyciszenie, a w zasadzie jego brak. Powiedzmy do 100 km w godzinę jest dość znośnie, potem robi się już głośno, przy prędkościach autostradowych robi się już bardzo głośno, także znowu po pokonaniu kilkuset kilometrów, 500-600, da się to zdecydowanie we znaki, więc jest to kolejna rzecz świadcząca o tym, że to nie jest samochód na trasę, a w mieście tego w zasadzie nie uświadczymy. Idziemy sobie dalej, kolejny bardzo ważny parametr, czyli moc. Tak jak wspomniałem, to jest 116 koni mechanicznych, do miasta tyle. Mamy tu co prawda silnik wolnosący, ale on jest wspomagany przez układ hybrydowy i tak dalej, nie będę tego rozwijał. Do miasta w zupełności wystarczy, ale co muszę wspomnieć, do 100 km na godzinę ten samochód rozpędza się w 12,7 sekundy. Nie brzmi to dobrze i przekłada się na to, że w trasie wyprzedzanie... Ważna rzecz, przy jeździe powiedzmy od 100 km wzwyż, bo do tych 100 km gorzej to brzmi na papierze niż jest w rzeczywistości. Da się tym samochodem normalnie jeździć, to nie jest żadna zawali droga, ale w trasie brakuje mu dynamiki. No chociażby kolejny parametr, moment obrotowy to 138 Nm. I tak jak mówię, w trasie będzie to odczuwalne, ale to nie jest samochód na trasę. No i następną rzeczą jest skrzynia. Trzeba o niej zdecydowanie wspomnieć, bo to jest coś troszkę innego. Teoretycznie jest to skrzynia automatyczna. Praktycznie jest to skrzynia zautomatyzowana. Co to znaczy? W takim ogólnym, może nie skrócie, ale takim powiedzmy obrazowym wytłumaczeniu. Ta skrzynia to jest coś takiego, jakbyście mieli manualną skrzynię sześciobiegową, normalnie ze sprzęgłem, tyle że sprzęgło obsługiwałby za Was samochód, czyli powiedzmy sam wciskałby sprzęgło, zmieniałby bieg, puszczał sprzęgło, jechałby sobie dalej. Przedstawiłem to najbardziej obrazowo, jak tylko chyba można. Jak to się przekłada na jazdę? No i znowu, w mieście coś praktycznie niezauważalnego. Albo może inaczej, to co da się zauważyć, ta skrzynia potrafi mocno przeciągać zmianę biegu w porównaniu do takich standardowych, normalnych skrzyń automatycznych, już nie mówię o dwusprzęgłówkach, przy czym jak jedziecie sobie spokojnie, nawet tak jak ja teraz, powiedzmy, no to nie jest trasa, jakaś wolna droga podmiejska, to tego nie czuć. Ta skrzynia wtedy jest spoko. Powiedziałbym nawet, gdybym miał to tak umiejscowić, to byłoby tak, skrzynia bezstopniowa CVT, ta skrzynia i dopiero skrzynie automatyczne i gdzieś tam wyżej skrzynie dwusprzęgłowe. Także jest to zdecydowanie przyjemniejsza skrzynia do jazdy normalnej, szczególnie w mieście, od skrzyń bezstopniowych. No bo zmienia biegi, więc to jest coś, co brakuje mi w skrzyniach bezstopniowych. Natomiast sytuacja zmienia się, gdy chcecie pojeździć szybciej, dynamiczniej, albo na przykład w trasie, wyprzedzać coś szybko, nie wiem, jakieś tiry czy cokolwiek. No ogólnie jazda dynamiczna. Ta skrzynia wtedy będzie za wolna, ona czasami się gubi, czasami nie wiesz, co ona zrobi, musisz przewidywać, że tak powiem, te jej kolejne ruchy za pomocą pedału gazu. To nie jest skrzynia do szybkiej jazdy, tak samo jak ten samochód nie jest do szybkiej jazdy, ale do tego, do czego on został stworzony, ta skrzynia jest już w porządku. Tyle, że to jest kolejny argument. To nie jest samochód na trasę. I to jest dobry moment, aby powiedzieć Wam o partnerze odcinka, czyli Letyshops. Letyshops jest to serwis cashback, z którego sam korzystam i z mojej perspektywy takie współprace są zdecydowanie najlepsze. Jak taki serwis działa? Otóż
Po dokonaniu zakupu w jakimś sklepie współpracującym z Letyshops, część pieniędzy, które wydaliście na zakupiony produkt, do Was wraca. Co ważne, nie w postaci jakichś bonusów, punktów, które możecie zbierać czy coś takiego, tylko są to normalne pieniądze, które możecie wypłacić na swoje konto lub konto PayPal. Aktualnie liczba sklepów, które współpracują z Letyshops, sięga prawie 3000, także wybór jest ogromny. I co ważne, 27 maja to dzień, w którym Letyshops świętuje swoje urodziny. Dzięki temu przez cały tydzień cashback, który otrzymacie po dokonaniu zakupu w wielu sklepach, będzie znacząco powiększony. Także jest to zdecydowanie dobra okazja, by zacząć zakupy z Letyshops. Co fajne, z tego serwisu możesz korzystać wygodnie na kilka sposobów. Może to być wtyczka, może to być strona internetowa i może to być również aplikacja mobilna. Wspomnę jeszcze, że nadal trwa akcja, w której swój cashback możecie przekazać na rzecz Ukrainy, także polecam. I pamiętajcie, aby skorzystać z linka, który macie w opisie do tego filmu, bo to Was zupełnie nic nie kosztuje, a ja będę mógł mieć takie fajne współprace i po prostu rozwijać swój kanał, także polecam, korzystajcie, dzięki za kliknięcie w link i wracamy do testu. To są w zasadzie już moje wszystkie argumenty odnośnie postawionej tezy. Jeśli się z nimi nie zgadzacie, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Ale chciałem, żeby z tego testu mocno wybrzmiało dla osób, które zastanawiają się nad Vitarą, że trasa nie. No ale przejdźmy sobie do jazdy w mieście, bo tutaj sytuacja zmienia się dość mocno. Chociaż nie, przepraszam, nie wspomniałem o jeszcze jednej rzeczy, bym zapomniał, a to jest istotne. To jest w końcu hybryda, nawet strong hybrid. Spalanie. Ten samochód w mieście, w Warszawie, może tak, w Warszawie, bo to pod względem korków i ruchu nie jest takie samo miasto jak każde inne. Także w Warszawie, w korkach, ja tym samochodem spalałem powiedzmy do 6 litrów. To jest wynik dobry, chociaż na pewno nie jest najlepszy. Jak być może część z Was wie, ja jeździłem do tej pory CHR-ką, no i tam mamy pełną hybrydę, potrafiłem w mieście robić wyniki rzędu 4,5 litra, także da się lepiej. Tym pewnie też da się lepiej, ale myślę, że te 5 to jest taki maks, czy może minimum, jakie można osiągnąć. Normalnie jeżdżąc po Warszawie spalałem do 6 litrów. Jazda tak jak teraz, to będzie pewnie właśnie w okolicy piątki, ale jak jechaliśmy samochodem zapakowanym, że tak powiem, po dach, gdzieś tam jazda po ekspresówkach, to na pewno spalanie przekroczy 6 litrów, może bardziej 7, a autostrada to już będzie, myślę, ponad 8. Także no jak to w hybrydach, to spalanie w trasie znowu będzie większe niż w mieście, czyli coś odwrotnego, do czego kiedyś byliśmy przyzwyczajeni. No ale to są takie wyniki, musicie o tym wiedzieć. No ale przejdźmy sobie do jazdy w mieście, czyli do tego, do czego ten samochód jest stworzony, bo ja go do tej pory dość długo krytykowałem za jazdy w trasie, ale w mieście sytuacja się zmienia. Po pierwsze siedzimy wyżej, mamy samochód wyżej zawieszony, to jest 175 mm, nie będą nam straszne żadne krawężniki, żadne kolejny, żadne progi zwalniające, przejeżdżamy sobie po nich bez żadnego problemu, to jest ważna rzecz w mieście. Tak samo jeśli chodzi o manewrowanie, ten samochód ma dość dobry promień skrętu, zawracamy sobie bardzo wygodnie, bardzo łatwo, siedzimy wyżej, więcej widzimy, nie będą wtedy nam przeszkadzały takie rzeczy jak właśnie brak dynamiki, o którym wspomniałem, czy wyciszenie, bo w mieście tego nie czuć, nie słychać. Tak samo skrzynia, naprawdę ona zaskakująco dobrze sprawuje się przy normalnej jeździe w mieście, wtedy zupełnie nie ma na co narzekać, spalanie będzie też w porządku, fotele na krótkich dystansach też są ok. Co do samego prowadzenia, wiadomo, to nie jest samochód do żadnej sportowej jazdy, ale jest dość przyjemny, on prowadzi się całkiem w porządku. Trzeba też wspomnieć, że Vitara wygląda dość ciekawie. Tak jak powiedziałem na początku, ten wygląd w zasadzie się nie zmienia, dochodzą takie szczegóły, pierdoły w postaci jakichś tam troszkę zmienionych reflektorów, ale szczególnie takie dwukolorowe nadwozie, za które trzeba zapłacić około 3000 zł. To jest w ogóle samochód, który wygląda na taką, powiedzmy, małą terenóweczkę, przynajmniej ja go tak odbieram z przodu. Jak patrzę na niego z zewnątrz, to powiedzmy, tak jakbym teraz jechał, to bym myślał, że on zaraz zjedzie gdzieś tam w las i będzie sobie śmigał gdzieś po błocie, bo takie sprawia wrażenie z przodu. Ja wygląd Vitary lubię, to jest dla mnie jeden z ciekawszych samochodów Suzuki. I patrząc na niego pod kątem takiego lifestyle'owego samochodu do miasta, to myślę, że oceniłbym go w takim aspekcie bardzo wysoko. Ale na koniec zawsze dochodzimy do punktu, w którym pada pytanie, ile to kosztuje. Dzisiaj to nie jest miły punkt w zasadzie dla żadnego samochodu. Może jeszcze dacie tutaj nie wymiękają, ale to też pewnie będzie się zmieniać. Bo ja pamiętam, jak Vitara, która jest u nas w rodzinie, była do kupienia za 70 tysięcy, czy powiedzmy za 80, już fajnie wyposażona z automatem. Taka do wyjechania z salonu. Jak to wygląda dziś? Zaznaczam, mówię o wersji Strong Hybrid. Otóż cena takiego samochodu startuje z pułapu 108 900 zł. Co ważne,
to jest od razu skrzynia automatyczna, bo Strong Hybrid w wersji z manualem w ogóle nie występuje. Jeśli chcielibyście Strong Hybrid z napędem na 4 koła, to musicie przygotować przynajmniej 119 900 zł, a najwyższa wersja takiej specyfikacji, czyli 4WD Strong Hybrid, oczywiście automat, to będzie kwota 132 900 zł. Na pewno na plus dla Vitary trzeba powiedzieć to, że one nawet w tych pierwszych wersjach wyposażeniowych są dość bogato wyposażone. Tu już mamy LEDy, no dużo rzeczy to można sobie sprawdzić, ale lista wyposażenia tego samochodu to na pewno jest jeden z jego atutów. I przechodząc do podsumowania, jestem teraz w idealnym miejscu, w jakim ja widziałbym Vitarę. Otóż to jest samochód do codziennej jazdy po mieście. Dziecko do przedszkola czy do szkoły, ja do pracy, po pracy na zakupy, odbieram dziecko, jadę do domu, a w piątek czy w sobotę wyjeżdżam sobie, tylko nie 500 km, ale powiedzmy gdzieś tam pod miasto, gdzie mam, nie wiem, działkę, czy mam jakąś wodę, może taką większą wodę, do której za chwilę dojedziemy, bo też chciałbym, żebyście jeszcze zobaczyli odcinek krajoznawczy, bo to jest jeden z piękniejszych rejonów w Polsce, moim zdaniem, szczególnie nad morzem, jak nie byliście, to polecam, Lubiatowo, Kopalino, coś fantastycznego, ale właśnie do takiej jazdy ten samochód będzie świetnym wyborem. Tak jak powiedziałem, jeśli nie próbowaliście, a myśleliście nad Vitarą do jazdy w trasie, to zdecydowanie nie. Ale jak macie możliwość wjeżdżania w coś takiego, gdzie ten teren będzie trochę nierówny, szczególnie jak kupicie sobie napęd na 4 koła, to na przykład zimą też nie będzie żadnego problemu, bo ja tu byłem milion razy zimą i to wygląda troszkę inaczej. Wtedy z napędem na 4 koła też czujesz się tutaj inaczej. I to znowu z napędem na 4 koła z automatem nie jest wcale źle wyceniony samochód. W porównaniu do innych i jak na dzisiejsze czasy, bo to trzeba zaznaczyć. No ale do jazdy takiej, jak opowiedziałem, Vitara Strong Hybrid może być całkiem ciekawym wyborem. Ode mnie na dzisiaj byłoby to już tyle. Pokażę Wam jeszcze końcóweczkę, jakby ktoś był zainteresowany sobie tutaj przejechać, to zobaczycie, jaki tu jest parking. Po przejechaniu sobie taką fajną drogą przez las. A ja przypominam o subskrypcji, nie czekajcie, kliknijcie teraz ten słynny dzwoneczek, żeby YouTube przypomniał Wam o kolejnych filmach, które wjadą do mnie na kanał. Jeśli film Wam się podobał, to kliknijcie łapkę do góry, jak Wam się nie podobał, to do dołu. A ja dziękuję za dzisiaj i widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć! A tak to wygląda, jak dojedziecie sobie nad morze. W ogóle jest jakaś dziwna pogoda, bo jest mgła, więc tego nie zobaczycie, ale tam jest morze. Naprawdę genialne miejsce. Polecam.